pierwsi rzeczywiście wpisaliśmy integrację sektorów energetycznych do strategii, no było to wynikiem naszej analizy. Analizy, z której wynikło, że jeżeli rzeczywiście nie pomożemy elektroenergetyce magazynować energii i to, co wszyscy widzą, tej niestabilności, którą już teraz mamy, no to daleko razem nie będziemy w stanie zajść. Więc w najbliższych miesiącach będziemy na pewno wypracowywać wspólnie z PSA i z innymi operatorami model po pierwsze inwestycji, po drugie eksploatacji, a po trzecie tego, co się stanie w przyszłości, więc na przykład rynku wodorowego. Gaz ziemny rzeczywiście pozwala na przejście nam przez transformację energetyczną. W Polsce potrzeba coraz więcej energii, gaz ziemny pozwala na to, żebyśmy naszą gospodarkę rozwijali, ale nie będzie to trwało wiecznie. W roku 2050 powinniśmy być zeroemisyjni. W związku z tym zakładam, że z jednej strony będziemy zazieleniać ten gaz właśnie biometanem, ale z drugiej strony już teraz musimy zastanawiać się nad innymi paliwami gazowymi, choćby takimi jak zielony wodór. W Polsce już jest bardzo dużo szarego wodoru, ale czekamy na to, żeby był zielony wodór, wtedy na 100% będziemy w stanie go przesyłać.